Dzień dobry Państwu. Witam na tegorocznym zdalnym, nietypowym spotkaniu w ramach Nocy Naukowców. Ja jestem Paweł Marszałek z Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i chciałbym dziś opowiedzieć Państwu o dość nowym, być może dla niektórych nawet dziwnym zjawisku, które można zaobserwować we współczesnych systemach pieniężnych, dotyczącym walut lokalnych, walut czasowych oraz walut zielonych, zwanych też ekologicznymi. Szanowni Państwo, dlaczego jest to zjawisko dość kontrowersyjne, nietypowe, czy może też nawet rzadko utożsamiane z tradycyjną sferą pieniężną? No, powszechnie uważa się, że taką nowaliką w sferze pieniądza, która ostatnio przyciąga uwagę, znaczy ostatnio już od dobrych paru lat, są kryptowaluty, takie jak Bitcoin, takie jak Ethereum, takie jak Litecoin. To jest uważane za ostatni krzyk mody w dziedzinie pieniądza, za to, co jest pożądane przez inwestorów, badane przez banki centralne, czasem podejrzliwie, czasem z nadzieją traktowane przez zwykłych obywateli, którzy posługują się pieniądzem. Natomiast stosunkowo rzadziej mówi się o tym, co stanowi jakby przeciwny biegun rozwoju współczesnej sfery pieniężnej, czyli właśnie o tym, co jest nie już takie nowe, bo pierwsze waluty lokalne, pierwsze waluty oparte na czasie pracy to już jest rok 1980. Potem są kolejne lata, kolejne projekty i w końcu mamy to, co mamy teraz. Ale żeby Państwu powiedzieć, na czym polegają waluty lokalne, na czym polega funkcjonowanie banku czasu, najpierw dosłownie krótki rys tego, jak wygląda współczesny system pieniężny. Tradycyjnie, Szanowni Państwo, we współczesnym systemie pieniężnym mamy te waluty, które dobrze znamy, którymi posługujemy się bardzo dużo. Mamy dolary amerykańskie, mamy euro, mamy funty brytyjskie, franki szwajcarskie, mamy złote polskie. To są tak zwane waluty narodowe, które mają status prawnego środka płatniczego. Innymi słowy, za ich emisję, za ich regulacje, za dbałość o ich wartość odpowiada państwo. Państwo poprzez swoje agendy, takie jak banki centralne, poprzez instrumenty banków centralnych, stara się, żeby te waluty były stabilne, czytaj, by inflacja danego środka pieniężnego nie była duża, by poziom cen w danym kraju był w miarę stabilny, bo to jest jakby odwrotność tego, jak zmienia się wartość danej waluty. Sęk w tym, Szanowni Państwo, że od co najmniej kilku dekad skuteczność funkcjonowania systemów pieniężnych opartych na bankach centralnych, takich, których podstawą jest pieniądz tak zwany fiducjarny, czyli oparty głównie na zaufaniu podmiotów gospodarczych do tego pieniądza, nie posiadający żadnej wartości samej w sobie, nie będący pokrytym w żadnym towarze, w żadnej usłudze, takie pieniądze postrzega się jako bardzo wygodne, bardzo nowoczesne, bo można je swobodnie emitować bez żadnych w zasadzie granic tej emisji. Natomiast wiążą się z nimi te problemy, że często mówi się, że mają taki charakter bańki. Mogą łatwo stosunkowo pęknąć, mogą łatwo być podatne na wszelkie wstrząsy, które w danej gospodarce występują. I co za tym idzie, może tu pojawić się problem niestabilności całego systemu pieniężnego, a w skrajnym przypadku kryzys bankowy, kryzys walutowy skutkujący utratą naszych oszczędności, skutkujący załamaniem się rynków finansowych z całymi konsekwencjami dla sfery realnej gospodarki. Niemniej te waluty funkcjonują oczywiście, stoi za nimi cały aparat państwowy, cały monopol państwowy emisji pieniądza. No i oczywiście trudno sobie wyobrazić, że jakikolwiek rząd czy jakiekolwiek państwo mogłoby z tego monopolu zrezygnować. Ale pewnym wyłomem, który pojawił się, okazały się właśnie wspomniane już przeze mnie kryptowaluty, bo nagle pojawia się nowa jakaś jednostka, oczywiście trudno jej przypisać status pieniądza, niemniej można sobie wyobrazić, że pewne funkcje pieniężne będą przez nią spełniane. Pojawia się pewna jednostka, która nie jest emitowana w sposób scentralizowany przez jedną instytucję emisyjną, ale wprost przeciwnie. Jej emisja ma charakter zdecentralizowany, tak jak w przypadku Bitcoina, gdy każdy, kto takiego Bitcoina wykopuje, mówiąc kolokwialnie, jak to się nazywa, dokłada się do tego obiegu, dokłada się do emisji Bitcoina i jest jakby swoistym emitentem tej waluty. Zatem na trend, który obserwowaliśmy w rozwoju pieniądza, na trend umacniania się państwowych monopoli pieniądza, nagle nałożyła się tendencja zgoła nowa, mianowicie możliwość, dzięki postępowi technologicznemu, wyokrągowania nowej jednostki, która miałaby charakter zdecentralizowany, która byłaby czymś na kształt waluty prywatnej. Oczywiście ona nie będzie powszechnie akceptowana i nie może być powszechnie akceptowana, nie ma tej właśnie cechy, jaką jest prawny charakter, ten charakter prawnego środka płatniczego. Niemniej można sobie z łatwością wyobrazić pewną grupę ludzi, czy nawet szeroką grupę podmiotów, które będą się taką walutą posługiwały, będą używały jej do rozmaitych celów płatniczych, wymiennych, rozliczeniowych. W wielu krajach zresztą kryptowaluty mają już powoli status taki, że można nimi regulować również zobowiązania publiczno-prawne, co stanowi pełen wyłom
W monopolu państwowym waluty. Niemniej to jest coś, co budzi wątpliwości, bo to jest oczywiście kłopot, kto jest emitentem kryptowaluty. Czasem wiemy, ona jest decentralizowana emisja, ale nie wiemy, kim na przykład był mityczny Satoshi Nakamoto stojący za Bitcoinem. Nie wiemy też tak naprawdę, po co te kryptowaluty mają służyć i komu, bo to jest pieniądz ponadnarodowy, czy nawet szerzej międzynarodowy. Tak naprawdę jest to pieniądz służący inwestorom, służący jego posiadaczom, ale trudno sobie wyobrazić jakiś system pieniężny, który miałby być w sposób trwały na kryptowalucie oparty. Z drugiej strony mamy te pieniądze fiducjarne, narodowe jednostki płatnicze, które są postrzegane jako nieefektywne, które w pewnym sensie są uważane za pieniądz, który jest niestabilny, który może wywołać kryzys, który może sprawić, że gdzieś tam na szczeblu lokalnej społeczności zostaną przetransmitowane ze szczebla wyższego czy nawet z innego kraju pewne tendencje, które są niekorzystne, tendencje, które zakłócą funkcjonowanie tej lokalnej społeczności, które sprawią, że dana lokalna społeczność nie będzie mogła funkcjonować w sposób prawidłowy, bo po prostu dostanie swoistym rykoszetem tych wszystkich tendencji, które w gospodarce światowej zachodzą. To się oczywiście wiąże z pewnymi przewartościowaniami, zarówno w teorii ekonomii, jak i w praktyce. Wiąże się na przykład z uznaniem, że globalizacja niekoniecznie wiąże się tylko z pozytywami, ale również może, choćby poprzez przyspieszenie zjawiska przenoszenia kryzysów, może sprawić, że one będą transmitowane właśnie z kraju do kraju na szczebel również lokalny. To się wiąże również z problemem narastających nierówności, które obserwuje się w gospodarkach poszczególnych państw, które wywołują tak żywe emocje obecnie wśród ekonomistów, próbujących wskazać, że te nierówności na dłuższą metę będą hamowały nam wzrost gospodarczy. No i tutaj pojawia się pole do czegoś zupełnie nowego, mianowicie do takiej jednostki, do takiego instrumentu, który łączyłby zalety zarówno walut narodowych z zaletami kryptowalut. Innymi słowy, byłby czymś, co można w miarę swobodnie emitować, ale w czym nie bylibyśmy uzależnieni od państwowego monopolu pieniądza. I tutaj można powiedzieć, te pomysły na waluty lokalne, na waluty czasowe, na waluty tak zwane zielone, one funkcjonowały już wcześniej, jak powiedziałem, to już rok 1980, pierwsze koncepcje tych tak zwanych banków czasu. Potem rozwinął się za pośrednictwem Michaela Wade-Lintona system LEDS, który stanowił też swoisty model gospodarki, współpracy opartej na wymianie pieniężnej. Pojawiły się słynne godziny itakijskie, o których trochę więcej powiem, z inicjatywy Paula Glovera w miasteczku w Stanach Zjednoczonych, w małym miasteczku Itaka. Ale dopiero dołączenie do tego kryptowaluty, dołączenie technologii blockchain, dołączenie tej możliwości emisji tego typu waluty lokalnej na podstawie cyfrowej, na podstawie zdecentralizowanego protokołu emisyjnego, otwiera jakby nowe światło i nowe perspektywy przed walutami lokalnymi. Ale co to w ogóle te waluty lokalne są? Otóż, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić jakąś jednostkę płatniczą, jakiś środek płatniczy, który nie jest emitowany przez bank centralny, ale emitowany przez członków danej społeczności. On może oczywiście mieć formę fizyczną, może mieć nawet postać banknotów i monet. Tak właśnie jest w przypadku godzin itakijskich. I tym pieniądzem posługują się członkowie danej lokalnej społeczności. Po co? Ano po to, żeby tę daną lokalną społeczność rozwinąć, żeby nie było żadnych wypływów środków gdzieś, czy to wskutek spekulacji, czy to wskutek jakichś rozmaitych wypływów kapitałowych. Celem waluty lokalnej jest z natury rzeczy wspieranie właśnie społeczności danego terenu, w społeczności jakiejś gminy, jakiegoś małego miasta. Z natury rzeczy ona będzie miała charakter ograniczony. To nie będzie oczywiście pieniądz, który ma się rozpowszechnić na cały kraj i być czymś, co zastąpi nagle dolara, czy zastąpi nam euro tu w Europie. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o pewną jednostkę jakby komplementarną wobec państwowego pieniądza, która jednak przyczyni się do tego, że dana społeczność lokalna będzie scalała się, będzie mogła się rozwijać i jej członkowie będą wchodzili w rozmaite wzajemne interakcje pomagające w normalnym, codziennym życiu. To jest jakby powrót do tego, że pieniądz powinien pełnić funkcje społeczne, powinien być czymś, co łączy ludzi, nie tylko jakimś mechanicznym środkiem, mechaniczną jednostką płatniczą, która, jak to twierdzili ekonomiści głównego nurtu, jest takim jakby welonem, która dopóki działa dobrze, nikt jej nie zauważa i nic się z tym złego nie dzieje. Przeciwnie, pieniądz lokalny to jest powrót do tej koncepcji pieniądza społecznego. Często nawet przeciwnicy tej waluty uważają, że to jest taki troszkę quasi barter. Ale nie do końca tak jest, bo tak naprawdę chodzi o to, że członkowie lokalnej społeczności, tak jak właśnie jest to w tym miasteczku Itaka w Stanach Zjednoczonych, emitują określone banknoty. One mają nominał opiewający właśnie na godziny. Każda godzina jest jakby ekwiwalentem pewnego czasu pracy,
tak jak się uważa, że powinien ten czas pracy wyglądać, jak powinien wyglądać, jeśli chodzi o uczciwą i jakby sprawiedliwą stawkę, bo tutaj ten czynnik jakby sprawiedliwości, jakiejś takiej równości jest bardzo żywotny, bardzo widoczny. Jakby to jest to, gdzie człowiek z człowiekiem dogaduje się co do określonej transakcji i nie muszą płacić sobie właśnie pieniądzem państwowym, ale mogą włączyć sobie te godziny itakijskie i tymi godzinami itakijskimi następnie posługiwać się między sobą. Na przykład jakiś specjalista wykonał usługę, otrzymał w zamian pewną ilość 4-5 godzin itakijskich, może on następnie tymi jednostkami posługiwać się w obrębie danej społeczności i one są tam uznawane. Funkcjonują pełnoprawnie w danej społeczności. Oczywiście, gdyby pojechał z nimi do innego miasta, gdyby pojechał poza granicę stanu, prawdopodobnie nie znalazłby żadnego partnera we wzajemnej transakcji tymi jednostkami, ale właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że w obrębie danej społeczności witace kupcy, rzemieślnicy, rozmaici handlarze, punkty handlowe, sklepy przyjmują właśnie te jednostki. One odpowiadają do pewnego stopnia właśnie nakładowi pracy, który jest włożony przez poszczególnych mieszkańców danej miejscowości. No i w tym momencie działa to po prostu tak, że pojawia się alternatywna jednostka, która na terenie danej społeczności służy jako środek płatniczy, może też służyć jako miernik obrachunkowy, jako jednostka wartości, bo nie ma oczywiście żadnego problemu, żeby wyrażać w tych godzinach itakijskich ceny dóbr i usług, żeby wyrażać ceny na przykład godzinnej opieki nad dzieckiem, żeby wyrażać ceny jakiejś usługi specjalisty. W tym momencie tworzy się jakby taki alternatywny wobec pieniądza państwowego obieg, który sprawia, że mieszkańcy danej społeczności jakby mają lepszą kontrolę, na co wydają swoje pieniądze i wiedzą, że te pieniądze pozostają na terenie tej społeczności. One nie są eksternalizowane, nie są, można powiedzieć, zawłaszczane. To jest ta kwestia znowu sprawiedliwości. Nie są zawłaszczane przez jakąś finansjerę międzynarodową, która jest nastawiona na zysk, która ma głównie interesy bardzo często spekulacyjne, która niekoniecznie przejmuje się tym, co w danej lokalnej społeczności się dzieje. Godziny itakijskie, a także inne systemy pieniądza lokalnego nastawione są właśnie na to, żeby społeczność dana rozkwitała, żeby unikać jakiejś takiej anonimowości, żeby unikać tych wszystkich negatywnych trendów, które niesie sobą globalizacja, związanych z przenoszeniem produkcji, związanych z dominacją efektywności nad poziomem życia, nad tym, jak dana społeczność żyje, czy są tam miejsca pracy, czy jest tam handel, czy nie jest tak, że mamy tylko jakieś wielkie galerie handlowe, że mamy jakieś rozmaite sytuacje, w których no niestety nie wszyscy są traktowani uczciwie, sprawiedliwie. No, gdyby można porównać jakoś do czegoś waluty lokalne, to proszę sobie wyobrazić sytuację, w której mamy jakiś bank spółdzielczy z natury rzeczy utworzony po to, żeby zaspokajać potrzeby swoich spółdzielców i ten właśnie bank spółdzielczy emitowałby jakąś swoją własną jednostkę gdzieś na terenie danej gminy i wszyscy mieszkańcy, klienci tego banku właśnie w niej mogliby zaciągać kredyty, mogliby w niej się rozliczać, mogliby w niej utrzymywać oszczędności, dzięki czemu oczywiście dana społeczność kwitnęłaby. Być może zamykałaby się troszkę we własnym kręgu, ale z drugiej strony byłaby troszkę immunizowana na te wszystkie negatywne tendencje, które wskutek efektów rozmaitych zarażenia czy spillovers, jakie w gospodarce po kryzysie obserwujemy. W tym momencie to jest troszkę, tworzymy sobie warstwę ochronną za pomocą własnej jednostki pieniężnej, która, proszę zauważyć, nie zależy od jakichś kursów walut obcych, nie zależy od sytuacji na giełdzie, zależy tylko od tego, ile mieszkańcy świadczą pracy sobie w danym momencie, na jaką skalę ta jednostka jest używana i jaka jest sieć, którą się tym pieniądzem ludzie posługują. Oczywiście im ta sieć jest szersza, tym lepiej, ale znowu, założenie nie jest takie, że ona ma być nie wiadomo jaka. Tym ludziom nie zależy na tym, żeby godziny itakijskie były używane przez wszystkich. Nie, im zupełnie wystarcza, żeby w danej społeczności była właśnie to jednostka powszechnie akceptowana, stosowana, ale wcale nie musi zastępować oficjalnej jednostki pieniężnej, w tym wypadku dolara amerykańskiego. Co ciekawe, te godziny itakijskie mają fizyczną postać. To są regularne banknoty, które właśnie mają takie nominały. Jedna godzina, pół godziny, ćwierć godziny. I za ich pomocą można sobie wymieniać właśnie te jednostki czasu umowne, które ludzie między sobą poczynili, za rozmaite usługi, za dobra. To jest przykład waluty lokalnej, która też jest walutą czasową, ale mamy, szanowni państwo, także waluty czasowe, które nie muszą mieć charakteru lokalnego i nie muszą wcale mieć postaci fizycznej. I tutaj takim klasycznym przykładem, to nawet nie do końca jest waluta, to jest nawet trudno nazwać jednostką pieniężną, to jest czasem według których tak zwany quasi barter, te wszystkie systemy LEDs,
wprowadzone przez Michaela Wade'a Lintona, o którym już wspominałem. Systemy LEDs, czyli jakby lokalne systemy wymiany, ktoś powie znowu, quasi barter, bo tak naprawdę na czym to polega? No weźmy przykład, opiekunka zostaje z dzieckiem na godzinę, w zamian za to ma godzinę czasu, który może przeznaczyć na swoje potrzeby, czyli ktoś może jej przypilnować dziecka i ona może mu się jakby odwdzięczyć za to, może za tę godzinę czasu pracy, który poświęciła, wykonać komuś jakąś inną usługę, bądź domagać się od kogoś jakiejś innej usługi. Klasyczny przykład wymiany jakichś drobnych usług, drobnych czynności, drobnych czasem transakcji handlowych, gdzie nie mamy pieniądza, tylko właśnie operujemy pojęciem czasu, który ktoś poświęcił dla kogoś i potem może oczekiwać rewanżu, z tym, że oczywiście niekoniecznie musi być to ta druga strona. To nie musi być umowa dwustronna. Wystarczy, że ja tę godzinę czasu zapracowałem u jednej osoby i potem mogę ją egzekwować u osoby innej. To jest właśnie idea systemu LEDs. Bardzo popularna koncepcja, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i w Japonii, szanowni państwo, gdzie z kolei rozwinęły się też koncepty tak zwanych banków czasu. Czyli znowu, bank czasu to jest sytuacja taka, w której mamy dwie strony. Jedna dla kogoś wykonuje określoną czynność, dysponuje pewną nadwyżką środków czasowych, no i chciałaby być może w pewnym momencie również zyskać od jakiejś innej strony zaangażowanej w te transakcje czasowe ekwiwalentu. Z jakich względów nie chce robić tego sama? I tutaj pojawia się specyficzny pośrednik zwany bankiem czasu, który funkcjonuje na tej zasadzie, że jakby gromadzi, tak jak zwykły bank gromadzi depozyty i później udziela z nich kredytów, tak bank czasu gromadzi nadwyżkowe godziny i później rozdysponowuje te dodatkowe czasogodziny, można powiedzieć, roboczogodziny dla podmiotów, które chwilowo odczuwają ich niedobór, które chciałyby na przykład pokryć jakieś swoje zobowiązania, jakieś, można używając języka science fiction powiedzieć, pokryć jakiś dług czasowy. To jest, szanowni państwo, koncepcja, która jest bardzo interesująca. Ona, co tu dużo mówić, ma charakter nieco utopijny, bo ktoś mógł powiedzieć, no tak, no ale jak na dłuższą metę można sobie funkcjonować bez tradycyjnego pieniądza? Ale znowu podkreślam, to nie jest coś, co ma być substytutem narodowego pieniądza, to ma być coś, co jest pieniądzem komplementarnym. Oczywiście nawet trudno to nazwać pieniądzem. To jest jakaś jednostka komplementarna, która tak jak kiedyś w systemie waluty złotej funkcjonowały kwity papierowe, te noty bankowe czy weksle, które tuszowały niedostatki waluty złotej, które sprawiały, że ten obieg pieniężny był wystarczający do potrzeb rozwijających się gospodarki, to my tutaj mamy sytuację, w której niedostatki społeczne, socjalne, tego jak działają współczesne systemy pieniężne są niejako łatane właśnie przez te waluty lokalne, są łatane przez te banki czasu, przez waluty oparte na czasie pracy. I mógłby ktoś powiedzieć, że to jest taka ciekawostka, jakieś kuriozum, fanaberia jakaś, która jest realizowana przez grupę zapaleńców na danym lokalnym terenie, ale szanowni państwo, w 2020 roku na całym świecie funkcjonuje około 6,5 tysiąca tych systemów pieniądza lokalnego i równie dużo systemów LEDs. Także to jest coś, co może nie jest oczywiście porównywalne z ogromnymi sumami obiegów pieniężnych denominowanych w dolarach czy w euro, ale jest to coś, co obejmuje już bardzo znaczącą liczbę osób na świecie. Po co? I dlaczego teraz akurat? Dwie przyczyny. Pierwsza to jest to, że obecnie dzięki postępowi technologicznemu, dzięki możliwościom obliczeniowym jest to dużo łatwiej prowadzić i administrować systemami waluty lokalnej i systemami waluty opartej na czasie. Druga kwestia to są pewne kwestie, o których też już wspominałem, tych przewartościowań, tych zmian w funkcjonowaniu gospodarki rynkowej, o których mówi się, że ona już, no ta gospodarka rynkowa nie do końca jest gospodarką wolnorynkową. Tam już są kwestie związane rosnących nierówności, rosnących sytuacji oligopolistycznych, także na rynkach finansowych. Mamy sytuację dużych korporacji finansowych, które często gubią tego lokalnego, drobnego klienta z oczu, skupiając się na poważnych transakcjach na rynkach finansowych. No i generalnie pojawiają się takie, to co było przy ruchu Occupy Wall Street, jakieś tendencje alterglobalistyczne, jakieś tendencje takie, że pewne grupy próbują wypisać się, mówiąc umownie, z tych systemów gospodarki rynkowej, z tego kapitalizmu, który no, znów ma teraz troszkę słabszą prasę. Wręcz zdaniem nawet niektórych autorów mówimy o tak zwanej sytuacji ustroju postkapitalistycznego, tradycyjnych mechanizmów, koncepcje, które no nie działają tak, jak tradycyjny system rynkowy by działał. To jest kwestia dotycząca na przykład miast autonomicznych, to jest kwestia jakichś społeczności lokalnych, to jest właśnie kwestia pieniądza lokalnego.
To wszystko są tendencje, które łącznie nazywa się czasem mianem tak zwanego postkapitalizmu, czyli takiego kolejnego szczebla, czy może rozwinięcia tradycyjnej gospodarki kapitalistycznej. I waluty lokalne mają tutaj bardzo żywotną rolę do odegrania jako coś, co spaja społeczność lokalną, jako coś, co stanowi alternatywę dla głównego nurtu, ale jednocześnie jest wyrazem troski o społeczeństwo, jest wyrazem troski o, przepraszam, zrównoważony rozwój danego regionu. I z tym się wiążą też te waluty zielone, tak zwane eco-coins, które służą do transakcji, które są zgodne z ideą fair trade i nie są przy tym szkodliwe dla gospodarki naturalnej, nie są jakimś nadużyciem, nie wiążą się z jakąś eksploatacją nadmierną zdaniem tych uczestników, którzy się nimi posługują, bo gdy waluta jest, szanowni państwo, lokalna, my mamy nad nią kontrolę, mniej więcej wiemy, jakim celom służy, wiemy, jakim inwestycjom służy. Gdy ktoś przychodzi do banku po kredyt, gdy mamy waluty lokalne, to oczywiście tutaj pewien element kontroli się pojawia. Brzmi to trochę utopijnie, państwo przyznacie, ale te liczby, te kilka tysięcy systemów pieniądzolec, te Ithaca Hours, Liberty Dollars, Time Dollars, tych systemów jest naprawdę bardzo dużo. Japonia, która jest bardzo bogata w tego typu inicjatywy, również Polska, szanowni państwo, mamy własną walutę lokalną, nazywa się Zielony, nomen omen, która funkcjonuje już ładnych parę lat i zwiększa powolutku swój zakres działania, swoją sieć. Mamy również rozmaite inicjatywy związane właśnie z kreowaniem własnych kryptowalut, które mają coraz więcej wspólnego z tym, że są tworzone przez przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy piszą to oprogramowanie otwarte, wykorzystują określone procedury i protokoły i dzięki temu mogą później emitować tę walutę krypto, mającą charakter lokalny, mającą charakter ekologiczny. To, proszę państwa, dzieje się też u nas. Nie ma tego dużo oczywiście, to nie jest coś, co po raz kolejny, podkreślę, zagrażałoby monopolowi państwowemu, ale nie taki jest zamysł, to po pierwsze, a po drugie to chyba nawet lepiej, bo tak jak powiedziałem, państwa są zazdrosne, rządy są zazdrosne o swój monopol. Gdyby jakaś waluta lokalna za bardzo by urosła, prawdopodobnie wywołałoby to określoną reakcję ze strony władz. Póki co jakby widać tutaj swoiste dzielenie niszy, oficjalny pieniądz służący do wszystkiego, co trzeba, do podatków, do rozmaitych zobowiązań publiczno-prawnych krąży, a gdzieś na skalę lokalną, na mniejszej przestrzeni, w mniejszej skali działania funkcjonują sobie właśnie w tych niszach systemu rynkowego waluty lokalne, waluty oparte na czasie. To zwiększa też jakby poziom kapitału społecznego w społeczeństwie, zwiększa też poziom świadomości obywateli, troszkę też oczywiście sprzyja edukacji ekonomicznej, temu jak wydajemy swoje pieniądze, jak ten czas pracy swój dzielimy między rozmaite aktywności, bo to jest coś, co ma dla nas od razu bardzo wymierny charakter. Widzimy po prostu, ile nasza praca jest warta, na co możemy ją przeznaczyć. Mamy tutaj powiązanie naszego wysiłku z określonymi wartościami i możliwościami budżetowymi, co często nam umyka, gdy rozpatrujemy te waluty państwowe, gdzieś tam one do nas przychodzą, ich wartość jest często enigmatyczna, nie wiemy skąd się bierze. Słyszymy o drukowaniu pieniądza, słyszymy o decyzjach RPP. Oczywiście ekonomiści się w tym orientują, ktoś, kto wykształcenia stricte ekonomicznego nie ma, już tak pewnie się w tej problematyce nie czuje. Jaką przyszłość upatruje w tych jednostkach pieniężnych? No szanowni państwo, powiedzmy sobie jasno, one pieniądzem oczywiście nie są, nie mają statusu prawnego środka płatniczego, ale mogą funkcję pieniądza wykonywać. To może być jednostka obrachunkowa, to może być środek płatniczy, to może być również środek tezauryzacji, ale znowu, brak tego elementu powszechnego, więc tutaj no nie oczekujmy, że te waluty lokalne wyprą nam tradycyjny pieniądz, bo tak się nie stanie. Ale w tej tendencji do przenoszenia pieniądza na szczebel ponadnarodowy, w tych tendencjach do tworzenia unii monetarnych, tak, czego przykładem jest strefa euro, czego przykładem jest nowa strefa monetarna powstająca w Afryce. Być może to, co na Bliskim Wschodzie w końcu nastąpi, że gdzieś tam ta strefa waluty chińskiej jednak będzie nabierała coraz bardziej wyrazistych kształtów. To mamy taki drugi biegun. Z jednej strony te silne, potężne, narodowe, ponadnarodowe waluty, z drugiej waluty lokalne, służące lokalnej społeczności, działające na małą skalę, ale bardzo łatwe do zrozumienia, bardzo łatwe do przyswojenia, sprawiające, że dana społeczność lokalna będzie funkcjonowała prawidłowo. I co bardzo ważne, nie mające tej wady, którą mają obecne kryptowaluty, czyli na przykład no Bitcoin sztandarowo utożsamiany, czyli tego spekulacyjnego charakteru, który wywołuje bardzo dużą zmienność kursów Bitcoina, co za tym idzie utrudnia wykorzystywanie go w funkcji pieniężnej. Wartość tych walut lokalnych jest stabilna. To są pieniądze, które nie wahają się znacząco, nie wahają się bardzo często, prawie w ogóle.
To wszystkim daje pewność, daje komfort posługiwania się nimi, daje to, co właśnie powinien dawać pieniądz. Przewidywalność, horyzont decyzyjny i przy tym społeczny charakter. Bo pamiętajmy zawsze, że pieniądz to jest zjawisko społeczne, szanowni państwo. To nie jest tylko instrument, to nie jest technikalia, które możemy wdrożyć do modelu, które możemy gdzieś w ten sposób sobie wykorzystać i zapomnieć używać tego równie dobrze jak jakiejś tylko skali czy przelicznika. Pieniądz ma żywotną treść. Jeżeli my posługujemy się nim prawidłowo, to on funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli my go rozumiemy, on funkcjonuje prawidłowo. Jeżeli jest nam bliski, będzie funkcjonował prawidłowo. Gdy staje się czymś, co krąży ponad naszymi głowami w postaci znaczących przepływów kapitałowych czy w postaci produktów finansowych, których do końca nie rozumiemy, to jest to pierwszy krok do kryzysu. A gdy mamy taki pieniądz jak współczesny pieniądz fiducjarny, którego granic emisji de facto nie ma, no to może zdarzyć się to, co obserwowaliśmy już po wielokroć w historii monetarnej, kryzysy, epizody inflacji, upadłości banków, upadłości całych systemów bankowych. Czas pokaże, jak będą funkcjonowały systemy pieniądza lokalnego. Czas pokaże, jak będą funkcjonowały w świecie pandemii i po pandemii, bo może się okazać wtedy, że ta globalizacja, swobodne podróże, wędrowanie, to wszystko już jakoś się skończy i pozostaniemy troszkę wycofani do tych społeczności lokalnych, co dawałoby naturalną możliwość rozwoju właśnie pieniądzowi lokalnemu. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru. Do widzenia.